Pan mówił, że że jeden z procesów, który powstaje w procesie przetwarzania odpadów, jest woda. Pan powiedział, że ta woda będzie spływała do tych kanałów, które są wykorzystywane do napowietrzania. Ale co dalej z tą wodą? Czy ta woda będzie gdzieś tam gromadzona, oczyszczona i czysta, odprowadzana? No, interesuje mnie to, czy ta woda będzie po prostu pachnąca, wylewana gdzieś na pola? Ta inwestycja nie przewiduje niczego nowego niż to, co jest obecne. Żeby odpowiedzieć na Pani pytanie, powiem tak. Jeśli chodzi o odpady zielone, to woda jest tak długo zawracana, że aż, że tak powiem, wykorzystywana na maksa, ile można ją wykorzystywać. Jeżeli już się będzie miała tyle zwłokowych zanieczyszczeń, to jest przepompowywana przez kanalizację, którą na oczyszczalni ścieków, którą mam złożony zakład. Nie ma możliwości, żeby ta woda wylewana była do lasów, polu. Takich działań nie stosujemy. Wiem, pamiętam, 20 lat temu tak było. Nie, teraz jest wszystko w procesie zamkniętym. Jest kanalizacja technologiczna, zbiornik bezodpływowy i ze zbiornika pompami, kanalizacją sanitarną przepompuje to na oczyszczalnie ścieków. Największą uciążliwość, jaką ja obserwuję, to właśnie jeżdżące, śmierdzące samochody i śmierdzące koła, które zostawiają swój ślad na asfalcie. Kiedy przychodzi temperatura powyżej 25 stopni, wyjście przed dom, gdzie ten asfalt strasznie śmierdzi, bo tych samochodów jest dużo, jest niemożliwe prawie. I to jest dla mnie największa uciążliwość. Czy jest coś przewidziane, żeby te samochody jeździły czystsze? To już ja się powtarzam. Ale jeżeli w jakiś sposób wyeliminujemy, że te samochody nie będą miały choćby trudnej pół, to ta intensywność smrodu będzie mniejsza. A ilość samochodów, która się pojawi, kiedy wy będziecie tą oczyszczalnię, będziecie przerabiali więcej tego, więc będzie więcej samochodów tutaj jeździło. Każdy samochód wyjeżdżający z zakładu przejeżdża przez pół, znaczy przez myjnię w odwozie z pół. Na to mamy wpływ. Na to, co dojeżdża, już mniej. Tak? No, ciężko odpowiadać za pojazd dojeżdżający do zakładu. Oczywiście. Pan sprawdzić, czy nie samochód jedzie w jedną stronę do was, bo nie z powrotem. I ten ślad jest zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Więc to czyszczenie gdzieś nie do końca działa. Pytanie, czy ten ślad po naszej wizycie na miejsce to jest brud czy mokre po prostu? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Teraz nawet jeszcze kwestia tych wentylatorów, co Pan mówi. Mieszkałem w Grudziądzu Malestowskiego po
20 lat. Tam był tylko jeden wentylator w chłodni, gdzie mieszkałem około kilometra od tej chłodni. Gdzie tego nie było w ogóle zwykle, ale jeżeli się kładło spać, to wszystko był taki jakby taki pisk, że to było jakby taka no, częstotliwość bardzo taka niska i tragedia. Tak, potwierdzam na dzisiaj. Grudziąski, powiat grudziąski nie wytwarza tyle, znaczy nasz wytwarza tyle bioodpadów, lecz selektywna zbiórka bioodpadów jest w chwili obecnej na takim, a nie innym poziomie. No nie oszukujmy się. Dzisiaj jako państwo musimy wykazać, jako gminy, jako mieszkańcy, musimy wykazać 25% poziomem recyklingu od każdej tony odpadów komunalnych. I to dzisiaj jest. Za 3 lata ten poziom będzie wynosił 55%. Jak my to zrobimy, nie mam żadnego pojęcia. A nawet jak już mieszkańcy się za to wezmą i będą bardzo dobrze segregować, to za chwilę te 30% brakujące będzie problemem na instalacji, bo instalacja tego nie przyjmie. I to będzie problem już. Tak jak tłumaczyłem, matematyka to jest nieubłagana. My dzisiaj przyjmujemy z Gruzianza i okolic około 10-11 tysięcy za ubiegły rok. Instalacja ma przepustowość na dzisiaj 17,5 tysiąca maksymalnie. Tak jak powiedziałem, brakuje nam w okolicach 15 tysięcy ton dzisiaj już odpadów, żeby spełnić wymagania narzucone na nasz kraj. 55% recyklingu już za 3 lata. My tego obiektu przez 3 lata nie budujemy, to już brakuje. Nie ma takiej nawet możliwości. Ale to nie my powinniśmy szukać gdzie, bo to nie nasz do końca problem jest, tak? My jako miasto, już chwilę, my jako miasto gwarantujemy... My jako miasto zagwarantowaliśmy w ogóle dostęp do instalacji i takie przepustowości na ówczesne czasy przyjęliśmy. My i tak powiększyliśmy przepustowość tej instalacji poprzez pewne modyfikacje, bo w 2010 roku, jak to prognozowaliśmy, znaczy projektowaliśmy, to zaprojektowaliśmy kompostownię na poziomie 6 tysięcy ton. Dzisiaj mamy 17,5 poprzez pewne zmiany automatyki i dostosowania bioreaktorów, ale tak jak powiedziałem, my nie patrzymy dzisiaj. My musimy się martwić, co będzie za 3 lata. I to nie jest kwestia, że to jest mój Bartosz Macheszkę problem. Bo ja przyjmę 17,5 tysiąca i wszystkie inne samochody odprawy z kwitkiem, czy on będzie z Grudziądza, czy z gminy Grudziądza, czy z gminy Rogóźno, nie będzie to miało większego znaczenia. To jest pan mówi, pan jakby wyszedł z czuje się obciążony. Jak jest w tej gminie, to pan mówi. No co teraz tymi śmieciami zmienimy? Ja to może tylko za gminę się zgłoszę. Czy mój gminę nie uważa, że ten nasz rejon jest za mocno obciążony tak. Tym wszystkim? A około wszystkim. Jeszcze rozbudowywać, z trzech stron mamy śmierny znów. I tak, tak. Jeszcze następny znów. Jeszcze bardzo szybkiego ruchu mam. Ja bardzo proszę na ten szybki. Nie, to jest no... Mam odpowiedzieć? Ja chociażbym z tego względu się nie zgadzał na to. Podzielmy się tym wspólnotem. No to właśnie, trzeba podzielić się. Bardzo chętnie bym się podzielił. Proszę Państwa, ja tu trzymam dokument z 1999 roku. Można go pokazać? Sekundeczkę. No oczywiście, tak, on cały czas jest dostępny. Czy u Pani Danusi, czy macie Państwo przedstawiciela swojego, jest dostępny u przedstawiciela? Generalnie tak, proszę Pana, w roku 1995 rozpoczęły się rozmowy między Panem Prezydentem Taferskim, a ówczesnym wójtem gminy, Panem Józefem Domowskim. Na bazie tych postanowień powstało tutaj wysypisko śmieci. I tego nie zmienimy, żebyśmy chcieli. Wniosek, który został złożony formalnie przez pana dyrektora, on musi być rozpatrzony. Bo żyjemy w państwie prawa. Nie śmieciarka. Żyjemy w państwie prawa, państwie demokratycznym i każdy ma prawo do tego, żeby składać wnioski. Pani równie dobrze może złożyć wniosek. Czy to do wójta, czy do firmy, czy na panie wójcie, mieliśmy już spotkanie. Sekundę. Mi się wydaje, że skoro ja, jako osoba prywatna, złożę do państwa jakiś wniosek, to mnie po prostu zignorujecie.
A wchodzicie coraz bardziej na terytorium wsi. My, jako osoby prywatne, do iluś tam metrów nie możemy budować domów. A są młodzi ludzie, którzy wyjechali za granicę, żeby się dorobić i pobudować. I wrócą i niestety zostaną z niczym. A państwo inwestujecie w coraz większą firmę. Kto nam zapewni nas, że to już jest koniec, że nic więcej nie powstanie? Ja się odczytam, panie dyrektorze, pan pozwoli, że ja jeszcze dwa słowa powiem. Bo nie na darmo podjęto porozumienie z roku 99. Ponieważ cały czas mówimy o bezpieczeństwie, o ilości pojazdów, które będą przyjeżdżały, czy już przyjeżdżają. W tym porozumieniu, drodzy państwo, są informacje, które zostały zrealizowane. Ja tutaj mam pretensję do pana dyrektora, żeby była jasność. Ale są podpisy dwóch osób, które nigdy nie zostały wdrożone w życie. Więc hipotetycznie, panie dyrektorze, jeżeli no, ktoś wspomniał z mieszkańców, że jeżeli pojawiłaby się zwiększona ilość pojazdów jeżdżących tą drogą, a ona niewątpliwie będzie miała miejsce, to chcielibyśmy uzyskać zapewnienie, że ktoś sfinansuje, jeżeli ta inwestycja ma kosztować 70 milionów, to chcielibyśmy uzyskać informację, czy ktoś w ogóle myśli o nas, o mieszkańcach, za duże i mokre. Cały czas wspominamy o tym i chcielibyśmy usłyszeć, niekoniecznie od pana dyrektora, może po konsultacjach z panią prezes, z panem prezesem, czy z panem prezydentem, że mieszkańcy dostaną zapewnienie wybudowania chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej aż w kierunku od momencie sekundy. Druga rzecz. Pan wspomniał o tym, że są przejeżdżają pojazdy, ciężkie pojazdy. Czy my możemy liczyć na to, że zostaną naprawione drogi? Przecież te pojazdy z naszej, mieszkańcy nie życzyli sobie, żeby te pojazdy tutaj jeździły. Ktoś za nich o tym zdecydował. Jeżeli ma być zwiększony potok pojazdów, panie dyrektorze, to mówimy o drogach powiatowych. Faktycznie mamy tutaj nową drogę powiatową, ale pojazdy mogą jechać w tą stronę, ale wracać w inną stronę. Prawda? Można byłoby się pokusić o to, żeby remontować tą drogę. My od roku 99, od spełnienia jednego z punktów, a mianowicie miasto Grudziądz realizuje swoje obietnice złożone mieszkańcom wsi Zaburzewo do końca drugiego kwartału 2000 roku, to jest wybudowanie pawilonu świetlicowo-handlowego na koszt miasta Grudziądza, to tak naprawdę ten element porozumienia został zrealizowany. Ale tych punktów jest sporo, panie dyrektorze. I myślę, że mieszkańcy czują się zawiedzeni postawą, nie pana dyrektora oczywiście, bo pan jest kontynuowany tak jak i ja, ale postawą miasta jako miasta. Chcielibyśmy usłyszeć, oprócz tego, że państwo chcecie rozbudować i złożyliście odpowiedni wniosek, chcielibyśmy usłyszeć, co moglibyśmy uzyskać dzięki temu. Od miasta. Więc ciężko mi podejmować jakieś wiążące decyzje. Oczywiście to, że infrastrukturę drogową, chodnikową, pieszo trzeba przebudować. Tak, zdaję sobie sprawę z tym, że nie jestem w stanie państwu powiedzieć, czy takie zobowiązanie dzisiaj mogę złożyć. To przede wszystkim trzeba byłoby porozmawiać z drogami powiatowymi. Oczywiście możemy za to, za tym lobbować, bo to też chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim transportujących, ale rozumiem, czemu jest ograniczenie w mokrym przy chodniku, a w Zaburzewie, którego chodnika nie ma, ograniczenia nie ma, znaczy trochę dojazdowe. Nie rozumiem, to są rzeczy, które są, że tak powiem, poza mną troszeczkę. Tam też uważam, że przede wszystkim tam jest niebezpiecznie. I tak jak zgodzę się z panem wójtem, też będziemy za tym lobbować. Bo tak jak też, proszę mnie zrozumieć, to nie jest moja firma, to nie są moje pieniądze. Ja z chęcią bym to w ramach tej inwestycji wybudował, ale ja to jestem ja. Jakie będą decyzje zarządu powiatowego? Ciężko mi powiedzieć, ale no niniejszym składam taką deklarację, że na pewno zrobię wszystko, żeby do tej przebudowy
pytam, bo mówi się tutaj bardzo dużo o tej instalacji. Tak jak pozwoliłem sobie, jak tutaj były te puszczone slajdy, po kolei te instalacje pokazywane, to na żywo wchodziłem sobie w internet i patrzyłem opinii mieszkańców na temat tych instalacji i ta Równa, tam Wielka chyba czy coś takiego, no to są same negatywne, bardzo takie nawet obraźliwe, bo tam ci ludzie to zimią. Teraz tak, ten transport samochodowy, bo mówimy o instalacji, a tak jak Pan Wójt wspomniał, nie mówimy nic o tej logistyce, która to będzie dostarczać. To pierwsza rzecz. I tu trzeba się nad tym pochylić, bo uciążliwość tych tutaj mieszkańców, ja z boku na to patrzę, ale też tutaj przemierzam ten trakt grudziąc Kwidzyn bardzo często i tych śmieciarek tutaj jest bardzo dużo. Rzeczywiście trzeba się pochylić nad tym i to w mojej ocenie Pan Dyrektor powinien przyjechać tu z propozycją od Pana Prezydenta. Pan Kowalowski, Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza, jest też przecież pracownikiem tutaj, to powinny być jasne deklaracje, bo to można tak sobie na taki chłopski rozum wytłumaczyć, chcę robić na Pana podwórku, ale nic w zamian za to nie dać. No trzeba wejść z jakąś ofertą, która to po prostu pozwoli. To jest spółka miejska, czyli Pan Prezydent ma rzeczywiście tutaj, jak tutaj jest, te były porozumienia w latach 90. To jest wpływ przecież na to, żeby te porozumienia reaktywować i po prostu coś w zamian tym ludziom dać. Nie tylko mówić, że taka jest polityka Unii Europejskiej, tutaj powstała to wysypisko, składowisko, powstanie ta biomasa. Ja jedno pytanie tylko mam, właśnie, bo to nie do końca tam zrozumiałem. Czy w skład tej biomasy wchodzi też papina? Dowożenie powinny, czy nie? Tylko zielone. Bo to mnie tak interesowało. I w tym zakresie właśnie to powinno być rolą też tych wszystkich, którzy, że tak powiem, z tego dobrodziejstwa, że ta społeczność lokalna przyjęła to wysypisko, że jest nim obciążona, bo tak to należy nazwać, ona jest obciążona i skazana już na to wysypisko, no to każdy, kto tu przyjeżdża i myśli o zwiększeniu jak gdyby tego wysypiska, to powinien mieć jakieś asy w rękawie, które zaproponują tym ludziom jakieś rozwiązania, raz, że udogodnienia, które sprawią, że uciążliwość będzie mniejsza, a dwa, udogodnienia, jakieś rekompensaty za to, że oni tutaj po prostu to muszą, nawet nie wiem, jak tu się zapytałem, czy śmieci mają za darmo, to nawet dla tej lokalnej społeczności nie ma śmieci. Może niż mieście. To jest niepojęte. Mają tutaj całe jak gdyby okolice, cały powiat, tak tutaj Pan mówi, że przyjeżdża pół Polski tutaj, tak sobie mówi kolocjanie, ale przyjeżdżają, przywożą tutaj odpady, a ta mała społeczność, która jest tym obciążona, nie ma z tego tytułu żadnych upustów i nie ma nic w ofercie, to teraz chcecie to jak gdyby rozszerzać i w ofercie nic nie ma, to tu jest jakieś rozwiązanie, żeby wyjść z ofertą do tych ludzi, jako miasto, jako powiat. Droga powiatowa, tu przed chwilą ja z kierunku Kwidzyńskiego przyjeżdżałem, bo ta droga to jest powiat Siborzy. Rzeczywiście ten ruch dookoła, jak wypuścić te samochody i tak jak Pani mówi o tej oczyszczalni, o tym czyszczeniu tych pojazdów, tego wszystkiego, to są bardzo istotne sprawy, które by pomogły wypracować jakiś kompromis, bo tak to, ja tutaj nie widzę pola do kompromisu, bo to mnie nie przekonało, że to jest szczelne. Ja rozumiem, że jest szczelne, ale tutaj jest cała logistyka, jest cała otoczka, która sprawia, że to musi zadziałać. Możemy odpowiadać za wszystko, co jest przewłością, logistyką, nie wiem, czym jeszcze, tak? Tak jak powiedziałem, no, my chcemy to zrobić. Jeżeli nie zrobimy, no to nie zrobimy, tak? No bo oczywiście Pan Wójt ma prawo wydać decyzję odmowną, ale to jeszcze raz powtórzę. Jeżeli będzie to uzasadnione w jakiś taki rozsądny sposób, to tak, ale to nie może być na zasadzie niepojęte. No bo to wiadomo, procedury administracyjne nie kończą się na Wójcie. Więc czy my powinniśmy jakieś propozycje mieć, czy nie mieć? Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia, że spółka miejska może inwestować na nie swoich gruntach. Bo to przecież nie jest nasz grunt, te drogi. To nie są nasze chodniki. Możemy oczywiście w ramach pewnie, tak myślę, nie wiem, nie znam się na tym, jak to jest z wydatkowaniem środków publicznych ze spółki miejskiej na zadania niezwiązane na przykład z gospodarką odpadami. Więc
ciężko tu cokolwiek Państwu obiecać. Ja nie jestem, że tak powiem, taką osobą, która obiecuje i wychodzi i mówi, że ja tego nie dotrzymam. To nie odchodzi, tak? Mógłbym tu wszystkich, że tak powiem, teraz zapewniać, ale to też nie odchodzi. Nie chcę dzisiaj podejmować na gorąco jakichkolwiek zobowiązań. Poza tym jednym, którym powiedziałem, będę na pewno lokowo za tym chodnikiem i to jest wartość bezwzględna i to musi być, tak? Ja też jestem użytkownikiem tej drogi, też widzę, jakie są problemy na tej drodze i tu bez chodnika to po prostu naprawdę no nie ma takiej możliwości, żeby ta droga była bez chodnika. Szkoda, że dzisiaj nie ma zarządcy tej drogi, ale tak jak powiedziałem, na pewno z taką prośbą, wnioskiem się zwrócimy. Czy kwestia jest tego sfinansowania, czy nie? Pewne rzeczy można wpisać w decyzję środowiskową pewnie, że jest konieczność przebudowania na przykład tego nieszczęsnego skrzyżowania przed zakładem naprzeciwko pani Doroty, tak? Po pierwsze las, po pierwsze zwierzęta, po pierwsze nachylenie drogi, po trzecie niebezpieczne skrzyżowanie. Pewnie to można w ramach tej inwestycji zrobić, ale chodnik w mokrym, czy gdzieś tam jeszcze, nie mam żadnego pojęcia, czy takie propozycje mogą padać ze spółki miejskiej, czy po prostu ktoś inny musiałby się do takich rzeczy zobowiązać. Włodarzy gminy. W latach 90. spotykaliśmy się, poprzednicy nasi spotykali się tutaj wiele razy. W 99 roku padło wiele obietnic podpisanych przez ówczesnego wójta gminy, przez ówczesnego prezydenta miasta. Z tych wszystkich obietnic, które tam były zapisane, została tylko jedna podpisana. Zostało nam zrealizowane. Zostało nam po tym wszystkim tylko kupę smrodu i dużo ciężarówek. No, trzy kawałki, w trzech etapach asfalt był zrobiony, na który czekaliśmy 15 lat. Teraz kolejne pytanie. Spotykamy się po raz kolejny. Zapewne system logistyczny... Jakie pytanie zadałeś? Nie złapałem. Spotykamy się po raz kolejny po 24 latach. Technologię poznaliśmy, ok. I znowu zostaniemy z smrodem, z kolejnymi ciężarówkami. Co gmina, miasto Grudziądz, ma zamiar zrobić, żeby nam się lepiej żyło, żeby odciążyć te asfalty od tych ciężarówek? Co gmina ma zamiar, miasto Grudziądz? Podpisaliście porozumienia, teraz tak, niezrealizowane były tamte porozumienia, kompletnie gmina, miasto nic nie zrobiło oprócz średnicy i przez 24 lata było to zapomniane, zostaliśmy z niczym i teraz pewnie za chwilę padną kolejne obietnice. I znowu będzie nic. My znowu zostaniemy jako zakurzewo ze smrodem i z setkami ciężarówek jeżdżącymi po ulicach. Co gmina, miasto Grudziądz ma zamiar zrobić z tym całym logistyką dojazdu do wysypiska? Dziękuję. Pytanie mieszkańców, nie Leszku. Leszku, nie ma tutaj przedstawiciela... Ale jest przedstawiciel gminy. Przedstawiciel gminy też się podpisał pod porozumienie. Leszku, nie ma tutaj przedstawiciela gminy miasto Grudziądz i nie odpowiem za przedstawiciela gminy miasto Grudziądz. Ja na zeszłym spotkaniu wyraźnie powiedziałem, że porozumienie, które zostało spisane w roku 99, ono nie zostało zrealizowane. Więc to był jakby priorytet dla mnie, aby zabezpieczyć mieszkańców. Wielokrotnie mówimy o tym, że chcielibyśmy mieć pewność bezpieczeństwa realizacji inwestycji. Zasadnicze pytanie, które pada z Państwa, bo możemy mówić o wielu rzeczach, o wielu aspektach. Pytanie pada następujące, które zadał Pan. Czy ta inwestycja jest nam potrzebna? Nie. No mówimy, że nie. Na mnie. To jest właśnie podstawa. To była odpowiedź na pytanie na realizację tych punktów z 99 roku przez władze gminy? To była odpowiedź? Czy tam ta inwestycja na stronie potrzebna? Leszku, żaden z tych punktów nie został zrealizowany. Ale kto się pod tym podpisał? Panie wójcie, kto się pod tym podpisał? Władze, on nie mówi mi nazwiskami, przedstawiciel gminy i przedstawiciel miasta. No my mamy
No więc nie ma możliwości zrealizowania tych zapewnień. A bo podpisał pan Rymowski, pana Rymowskiego już nie ma i gmina na siebie nie przejdzie. Nie, znaczy gmina nie musi działać. Zadajcie pytanie po 24 latach, tak? Jestem przedstawicielem, nie jesteśmy w stanie zrealizować zapewnień z miastem. I doskonale o tym wiesz. I tak samo teraz będą obietnice. Dlatego zadaję pytanie teraz ja. Mieszkańcom, czy nam ta inwestycja jest potrzebna? Nie, nie. W jaki sposób, czy możecie na przykład swoich wziąć, bo tutaj to co firma wzięła tych swoich doradców, my możemy przecież swoich wziąć, prawda? Przecież gmina może swoich wziąć, jakichś tam niezależnych doradców, tych od środowiska, bo to też jest takie tam z tym środowiskiem dla mnie troszeczkę ciężko. Wszyscy się zgodzili. No wszyscy się zgodzili. Oczywiście to jest przedstawiciel państwa, bo z tego co ja rozumiałem, pani zarazu. Pani powiedziała, że będzie przedstawiciel stowarzyszenia. No i mamy przedstawiciela Senefidex. To jest stowarzyszenie, które reprezentuje mieszkańców Zagórzewa. Zgadza się pani strona? Tak, to byli sytuacji. No dokładnie. Ja mam jeszcze takie pytanie. Wszystko pięknie, pięknie wygląda, potem pięknie, wszystko ładnie, ale nikt tu nie mówi o tym, jakie związki będą się wydzielały z tego. Czy one będą się łączyły? Ja oglądałam w internecie o tych wszystkich inwestycjach, tam się wydziela mega. W innym dymam biorę sobie, żeby odzyskiwać na nami. I jeszcze jedno, opady biorę wylądowalne, pan mówił do pana dyrektora, że są zielone, a ja mam gwarancję, że nie będzie ta wina przetwarzana. Bo to są pieniądze na dzień dzisiejszy, nie potrzeba tego, a być może będą większe pieniądze, to się popuści. Powiem tak, oto jest decyzja środowiskowa, oto jest wniosek, oto są powiedziane, jakie odpady mogą być kierowane do procesów i należy tego przestrzegać. Nie ma możliwości uzyskania zgody od marszałka, jeżeli w decyzji środowiskowej, pozwolenia na użytkowanie, było napisane o biomasie. Nie ma możliwości tutaj utylizacji zwierząt. Zwierząt się nie kompostuje. Nie wiem, co to za technologia kompostowania zwierząt. Pierwszy raz słyszę. Już gwarantuję to na pewno. Nie będzie żadnej padliny. Nie wiem, kto to rozpowiada takie rzeczy. W żadnym z tych dokumentów nie jest mowa o zwierzętach. Mówimy o biomasie. Zwierzęta generalnie się utylizuje w zupełnie inny sposób. Z tego co wiem, przekazuje się do weterynarza, ponosi się opłatę i on utylizuje zwierzaka. Tak się utylizuje zwierzęta. I nie wiem, o jakiej padlinie jeszcze mówimy, czy te potrącone koty, zwierzaki na drogach, to też są odpowiednie służby, które w sposób profesjonalny zakładam, wywiązują się ze swoich obowiązków. Tak jak powiedziałem, w dokumentach nie ma możliwości kompostowania zwierząt, żeby to było zaprotokołowane. Nie będzie padli, nie będzie żywych, martwych i czegokolwiek innego związanego z tym. Jedyny zwierzęcy odpad, jaki będzie, to są skorupki od jajek, które państwo wrzucacie do bioodpadu. To jest zwierzęcy odpad pochodzenia, znaczy inaczej, to jest odpad biodegradowany pochodzenia zwierzęcego. Żadnych innych odpadów nie przewidujemy w tej instalacji. Jeśli chodzi o metan, metan powstaje w procesie fermentacji, czyli w warunkach bezcenowych. Więc w przypadku tej technologii, przewidujemy tutaj warunki tlenowe, nie przewiduje się powstawania metanu. Natomiast jeśli chodzi o to, co pani wcześniej powiedziała, tak jak napisaliśmy w raporcie, ogólnie kwestia utorów jest bardzo problematycznym działem nauki. Bada się poszczególne związki, porównuje się do wartości odniesienia, no właśnie nie ma w prawodawstwie wartości odniesienia, ale porównuje się do pewnych literaturowych danych odnośnie poziomu wyczuwalności przez ludzi. I teraz oczywiście te substancje występują nie jako pojedyncze,
bo to jest związek kilku substancji. Natomiast nie ma możliwości badania tych związków substancji. Dlatego wybiera się spośród substancji te, które mają najniższy próg uciążliwości zapachowej. Porównuje się te stężenia, które akurat w tym przypadku zostały wymodelowane do tych wartości i sprawdza, jaka jest, że tak powiem, różnica. W tym przypadku przeprowadzono takie modelowanie, jeśli dobrze pamiętam, dla amoniaku, mercaptanów i jeszcze mało substancja, które wykazało, że ten próg czuwalności jest znacznie powyżej tych stężeń, które przewidujemy na granicy zakładu. Ale nie chodziło o związki trujące, nie o zapachowe. To jak jest konstytujące? Co się w ogóle z tych filtrów będzie wydzielało? A, okej, okay. Jasne. Szkodliwe dla zdrowia. Czy to się będzie łączyło? A zapach to już tam, zapach to jest na historii. Okej. Okay. Jakie substancje? To jest proces tlenowy. Idzie pani na przykład do lasu, tak? I tam zachodzi ten sam proces, tylko że znacznie wolniej. To jest zapach zimisty, zdobywa się z biofiltra. A czy są tam substancje niebezpieczne? Nie. Właśnie nie. A po fakcie temu, że nikt nie wie, czy powie, że tego śmiecha, tak sam pan mówi, że odpady biodegradowalne będą, potem nie raz się folię zapowie, to trzeba to oddać do drugiej biodek. Czy to razem nie będzie powodowało, czy to razem nie będzie powodowało jakieś związki? To znaczy, folia plastik i rozkład jest bardzo rozciągnięty w czasie. W trakcie tego rozkładu nie zachodzą jakieś reakcje, które powodowały w ciągu 5 tygodni powstanie substancji niebezpiecznej. On się rozkłada na mikroplastik raczej. Właściwie to on się nie rozkłada. Tak? My go mamy jeśli teraz jest w ziemi. W każdym razie tutaj przewiduje się wydzielanie tej folii, tak, na etapie po procesie kompostowania w bioreaktorach i wykorzystania go do produkcji paliwa alternatywnego. Także on ostatecznie nie trafia do samego produktu. Tak? Moim zdaniem w trakcie procesu nie można powiedzieć, że powstają jakieś substancje w trakcie rozkładu plastiku, które były zagrożeniem dla Państwa, dla ludzi. Radny Zwitarek. Jeszcze raz sobie wrócę do sprawy transportu. Gdyby planowano budowę oczyszczalni ścieków, w ramach tej oczyszczalni miała być w kosztach oczyszczalni, miała być wybudowana droga Zakurzewa na Paski do Nowej Wsi do oczyszczalni, żeby tam przewozić do szlamu odpady na tutaj na prezentacji. Nic z tego nie wyszło. Zrobiono plany inwestycji, nie wiem, za rok na spokojnie. Już w tej chwili pan teraz wspomniał, że chodnik, że bezpieczeństwo drugich stronnika. Przed moim domem na chodniku mija na drodze mija się trąbaj zwykły, bez hedera, ze śmieciarką. Śmieciarka pojechała po chodniku, bo inaczej by nie było. Drugi przypadek, na wysypisko prawdopodobnie jechał przewożony spychacz ponad gabarytowo, autobus po chodniku pojechał. W ten sposób, o ile się nie zrobi porządnych dróg, na przykład tej drugiej drogi w Mokra, i nie zrobi się, że jedną drogą będą jechali na wysypisko, a drugą wysypiska, żadne inne sprawy nie rozwiążą. Dzisiaj jest problem. Co będzie, jak powstanie fermentowy? Dziękuję. To znaczy ten pomysł drogi jednodrogowej pewnie godny rozważenia, że ze swojego doświadczenia niewielkiego w drogach wiem, że będzie taki opór społeczny, bo pan mieszkający przy Mokrym, przy danej ulicy będzie musiał skręcać tylko w lewo na przykład, albo tylko w prawo, tak? Nie chodzi o samochody nasze, tylko o śmieciarki. To jedyne co, to możemy, to znaczy tak, to jedyne co, to możemy oczywiście odwołać za takim rozwiązaniem
wyłącznie w zakresie oznakowania dróg, zakaz, nie wiem, szybu, tony, cokolwiek, nie? Coś takiego. To pewnie tak, to pewnie jest możliwe. Ale tak jak powiedziałem, to trzeba na pewno rozmawiać na poziomie wójta, starosty, no bo to pewnie starosta tej droga jest, tak? Powiatówka, nie? Ja domyślam się, ale to tylko, znaczy to jest najszybsze, bo to jest znakami, tak? Znakami można, no i oczywiście, bo znak nie załatwia sprawy. Do tego potrzebne jest coś, kto będzie to kontrolował. Te zakazy, nakazy i różnego typu znaki, tak? No bo jeżeli dany kierowca zobaczy, że wjeżdża na zakaz do 3,5 tony na przykład na drogę, no to musi się liczyć z tym, że zapłaci mandat sobity i zakładam, że tak można wychować kierowcy ciężarowe. Jeden z punktów tego porozumienia zakłada wybudowanie. Punkt G dokładnie. Mając na względzie konieczność przewozu osadów i skratek zanieczyszczalni na składowisko odpadów zagłużeniu, miasto Gminy przebuduje drogę dołączającej teren oczyszczalni z wysypiskiem śmieci w zagłużeniu. To jest 4,7 km. Ta droga nie została zrealizowana. To jest jedna z tych obietnic. Jeżeli pan to mówi tak na poziomie wójta, prezydenta, a można porozmawiać, cieszę się, że pan dyrektor o tym wspomniał, ale panie dyrektorze, mieliśmy ostatnie spotkanie, mówiliśmy o tym, że niewątpliwie niezbędne byłoby tu przedstawiciel miasta. Nie ma przedstawiciela miasta. Więc jeżeli pan dyrektor byłby uprzejmy, być może starczy rozmawiać z panem prezesem Miejskiego Wodociągu i Oczyszczalni. Ja chętnie na to spotkanie przyjdę, ale przypomnę, że to jest inwestycja, która jest realizowana przez państwa spółkę. Ja jestem do dyspozycji. Także w każdym momencie mogę się pojawić na takim spotkaniu i się mogę pana dyrektora poprosić o to, żeby takie spotkanie umówić. To jest konieczne. Ja zaproszę, czy tutaj to zagłużenie na spotkaniu z mieszkańcami, czy to urzędu gminy, każde spotkanie jest nagrywane. Myślę sobie, że należało wrócić do tych zapisów, które nie zostały zrealizowane, a następnie należało mówić o tej inwestycji. To znaczy, że powiem tak, oczywiście ja mogę przekazać moim włodarzom firmy, ażeby podjąć próbę do organizowania takiego spotkania. Nie widzę najmniejszego problemu. Czy ono oczywiście dojdzie do skutku, czy nie, to już jest troszeczkę poza mną. Czy ktoś będzie chciał rozmawiać na temat tego porozumienia, jeżeli ono obowiązuje, to w mojej ocenie powinno się rozmawiać i doprowadzić temat do końca. Ale tak jak powiedziałem, no, odpowiadam tylko sam za siebie i tyle. Tak, obiecuję, że przekażę włodarzom, że jest taka prośba mieszkańców Zagórzewa, ażeby wrócić do tematu 99 roku i do realizacji tych punktów, do których się ktoś zobowiązał. No, wiadomo, zobowiązało się miasto, bo nie rozpatrujemy tego personalnie na prezydenta i na wójta, tylko na miasto i gminę. Prezentacja nam też wystarczy. Po pierwsze mała uwaga, że porównywanie procesów biodegradacji w lesie do tego typu inwestycji to jest po prostu niewłaściwe, drogi kolego. Druga uwaga, drugie moje pytanie. Ponieważ jest wiele dostępnych publikacji, prac magisterskich, prac doktorskich i tak dalej, które opisują właśnie funkcjonowanie tego typu obiektów i badają stężenie różnych związków wydzielających się po tym procesie kompostowania, tak, i biodegradacji. Myślę, że koleżance chodziło głównie o związki aromatyczne, które działają podobnie jak sterydy, tak, na nasze organizmy. O to pewnie koleżance chodziło w tym pytaniu. I pytanie nasze, moje pytanie jest takie, czy jest jakaś aparatura, która bada stężenie wydzielających się związków, monitoruje to w tego typu procesach? Myślę, że nie, bo pan o tym nie wspomniał. Rozumiem, że ten kwas siarkowy jakby część tych związków zutylizuje, zaabsorbuje i tak dalej, ale coś nam się do środowiska wydzieli, prawda? Bo sami mówicie państwo, że to minimalizuje, tak? Ale nie jakby, nie gwarantuje nam, że te wszystkie związki zostaną zatrzymane. Nie mam takiej wiedzy, że tak powiem, o tego typu technologii,
Natomiast no, naczytałam trochę opracowań, tak? I jednak wydziela się dość spora ilość związków aromatycznych, które działają podobnie jak sterydy, czyli powodują u nas cukrzycę typu drugiego, udary i tak dalej, tak? Tak jakby masę steryd zażywał, tak podobne działania. Dlatego moje pytanie, czy są jakieś czujniki, które to rejestrują i czy ta technologia rzeczywiście jakby te wszystkie aromatyczne związki wychwytuje? Celem tego procesu jest przyspieszenie naturalnych procesów tlenowego rozkładu. Te procesy w systemie pryzmowym, czyli że mamy to ułożone na placu, na pryzmie, bez wcześniejszego, intensywnego procesu w bioreaktorach, trwają od 6 do 9 miesięcy. Tutaj celem jest przyspieszenie tego do 5 tygodni. Jeśli chodzi o substancje, tak, jest szereg substancji, które powstają w trakcie rozkładu organicznego, tak? Jest to przede wszystkim, są to między innymi substancje zapachowe, jest to amoniak. Natomiast pytanie, pani wskazuje tutaj na komplikacje odnośnie konkretnych substancji. Pytanie o jakie stężenia mówimy? No właśnie, tam to jest nie ma żadnych limitów, nie ma żadnych wyborów, tak? Otóż są. Znaczy akurat nie w przypadku przetwarzania tego typu. Natomiast na przykład państwo prowadzą również procesy stabilizacji tlenowej i frakcji tlenowej do degradacji ze zmieszanych odpadów komunalnych. I państwo są zobowiązani raz na pół roku dokonywać pomiarów emisji substancji, które są określone w prawodawstwie. To jest akurat pył, amoniak, siarkowodór prawdopodobnie. No i z jakiegoś powodu w prawodawstwie unijnym na podstawie najlepszych dostępnych technik nie wyznaczono tej substancji. No to myślę, że musi pani przedstawić na nasze jakieś publikacje, bo ja nie znam publikacji, które wskazywałyby na zagrożenie odnośnie stężeń. Ale moje pytanie w związku z tym, co mówiłam, czy w ogóle są jakieś rejestratory, tak? Czy tam monitorujecie? Raz na pół roku, tak? No dobrze, no to ja, nie wiem, monitoruję się, czy ja, że tak powiem, palę śmieci, no to ja sobie w tym momencie, kiedy się mnie rejestruje, no to nie będę paliła tych śmieci, no. Nie ma, rozumiem, że nie ma ciągłego monitoringu, o to chodzi. Nie przewiduje się ciągłego monitoringu. Bądź delikatą z wymaganiem prawa, natomiast rzeczywiście przewiduje się okresowe wykonywanie pomiaru. Ale określone substancje, tak? Tak, określone substancje. Wymagane przepisy. Natomiast zgadza się, takie substancje, które pani mówi, aromatyczne, one powstają na przykład w trakcie spalania paliw z pojazdu, tak? Ja wiem, że pani mówi o tej grupie substancji aromatycznych. No, przyznam, że... Są dane literaturowe odnośnie stężeń. Chyba mikrofon nie podoba. Są dane literaturowe odnośnie stężeń tych substancji, także w literaturze polskiej. Więc jeżeli pani chce, możemy się do nich odnieść, pani je przedstawić. O to chodzi, że to, co nie jest objęte normami, też nie jest monitorowane, bo tego nie musicie, nie? I musicie nas zrozumieć jako mieszkańców, że my nie mamy nic przeciwko inwestycji, którą nazywa się proekologiczną i tak dalej, tak? Ale nie na taką skalę i nie chcemy, żeby nam to stwarzało zagrożenie dla naszego zdrowia, tak? Od 10 lat realizowana jest kompostownia też dwufazowa, spalinowa. Ja zadałem proste pytanie. Czy ma być realizowana ta inwestycja? Jeżeli miała być realizowana inwestycja, chciałbym wrócić do tych porozumień, które zostały zrealizowane. A przede wszystkim zależy mi na jednym, na bezpieczeństwie dzieci, które będą poruszały się.
się do mądrego, bo my sobie dalej się poradzimy. Ale od figurki do zaburzenia nie mamy odnikania ścieżki szerokowej, a była informacja w roku 99, że pojazdy będą jeździły drogą 4,7 km, a droga nie została zrealizowana. Mostek nie został wybudowany, przebudowany. Żadna z tych obietnic, drodzy Państwo, nie została wprowadzona w życie. Oprócz Świdnicy, w której dzisiaj jesteśmy. I nie jest przykro, panie dyrektorze, że musi pan tego wysłuchiwać, ale wiedział pan na samym początku i mówiłem o tym panu, że ja reprezentuję mieszkańców i wrócimy do roku 99, do tego porozumienia, które nie zostało wprowadzone w życie. Uważam, że jeżeli chcemy rozmawiać o przyszłości, powinniśmy jednak wrócić historycznie do tych spotkań, które się odbywały. Być może pan prezydent zaproponuje jakiś pakiet rozwiązań, które by nas satysfakcjonowały, czyli wtedy możemy zacząć rozmawiać o przyszłości. Na ten moment żadnego, ale nie, wróćmy. Właśnie do pana chcemy wrócić. Była rozbudowa właśnie wysypiska. Mieliśmy tu pana wiceprezydenta w Sikole. W bardzo arogancki sposób wtedy, bo też byliśmy na sali. I w bardzo arogancki sposób nam powiedział: wy dzisiaj zablokujecie, a my i tak za pół roku będziemy rozbudowywać. Wtedy się rozchodziło o 35 milionów. I tu jest w tej chwili identyczna sytuacja, że my sobie rozmawiamy, a wtedy dosłownie ten pan Sikora powiedział tak: wy możecie sobie to zablokować, a my tak za pół roku dostaniemy, odwołamy się i dostaniemy pozwolenie. I to jest to samo. I to jest to samo. To jest coś koszmarnego dla nas, że my właściwie jesteśmy mieszkańcami, właściwie nie możemy nic. Na dobrą sprawę. Nawet tutaj o mierzeniu tego, tych współczynników, tych wszystkich metanów, co się wydziela. Musimy dodać jeszcze świerkocin i musimy dodać jeszcze oczyszczalnię ścieków. Mamy to wszystko i jest dołek. Mamy to wszystko tu w tym miejscu. Nikt tego nie ma. Ja może jeszcze raz stwierdzę, że zakład nie jest potrzebny. To ja tylko hipotetycznie zapytam, a co Państwo zrobią z odpadami ze szlaku? Będziecie palić te odpady, co będziecie robić? Nie można twierdzić, że zakład jest niepotrzebny i zakład rozbudowa jego jest niepotrzebna. Przecież gdyby była niepotrzebna, to byśmy tutaj się nie spotkali. To jest błędne zwołanie, bo ja rozumiem, że wieś Zaburzewo jest niewielka i pewnie może w jakiś sposób jeśli jest to zrealizowanie odpady, ale co dalej? No to przecież, jeżeli nam się trzeba mieć jedną rzecz na sobie, my jesteśmy spółką miejską. Dla nas priorytetem są zawsze mieszkańcy powiatu gruziąskiego, ale powiat gruziąski to też są różne gminy. Jeżeli będzie coś w stanie pasa gminowego, no to w pierwszej kolejności, że tak powiem, będziemy ograniczać nie gminę miasto, nie gminę Grudziąc, ale wszystko ościenne i tak dalej, i tak dalej. Bo to trzeba mieć na nas względzie. My nie mamy umowy z gminą Grudziąc na konieczność dostarczania. Powiem więcej, te przepisy obecne dzisiaj, nawet pozwalają oczywiście w ramach przetargów powierzanie zadań, czy nawet nie powierzanie zadań, to jest udzielenie zamówienia, to nie jest powierzenie zadania. Tu nie ma wyłączności, że Państwa odpady muszą trafić do Zaburzewa. To jest wyłącznie w chwili obecnej dobra wola przewoźnika opierającego odpady, czyli w Waszym wypadku PUM. PUM nie musiałby jeździć do Zaburzewa. To nie jest też szantażu. Ja bym chciał po prostu Państwu uświadomić, że problemy są po pierwsze wzrastające liczby odpadów, bo tej ilości niestety, mimo że Grudziąc wyludnia się, nie wiem jak gmina, nie mam statystyk, ale odpadów jest mimo wszystko coraz więcej. Więc to nie jest kwestia, że nie wiem, wprowadzimy
własnych domach coś takiego jak opiekę zamkniętą. No nie oszukujmy się, no tego nie zrobimy, tak? Mamy mnóstwo opakowań, które kupujemy, bo nam jest po prostu wygodni. No takie są czasy, tak? Ja też kupuję w opakowaniach, też wyrzucam odpady. To nie jest tak, że ja jestem święty i nie produkuję odpadów. Oczywiście powinniśmy zacząć od siebie, czyli minimalizacja ilości odpadów, ale wiemy, że to jest wręcz niemożliwe. Ten odpad będzie znacznie więcej. Czy wprowadzimy system kaucyjny, czy nie wprowadzimy system kaucyjny, tak czy siak będziemy mówić o odpadach. A biomasy, kompostowniki też nie załatwią. Bo nie wiem, jak Państwo macie doświadczenia. Ja mam trawnik 300 metrów kwadratowych. Bardzo niewielki trawnik. Z tego trawnika tydzień w tydzień, jeżeli koszę trawę, produkuję 240 litrów trawy, to w sezonie, to ja nie wiem, jakbym musiał mieć kompostownik, żeby nie dość, że to wrzucić do tego kompostownika, to jeszcze przerobić. I co później dalej, tak? Ja szczerze mówiąc, mimo że jestem pracownikiem zakładu w Zagórzewie, no nie wyobrażam sobie sam kompostować, bo wiem, że no nie dam rady, to jest taki reżim technologiczny, mieć kompostownik własny, że ja po prostu wypisuję się z tego i korzystam z tego pojemnika na bio. A wszyscy chcą mieć piękne ogrody, bo oczywiście trend, błąki, piękne kwiaty, pszczoły, to jest trend, tak? Taki na, że tak powiem, terenach zielonych, że miękko zioł. Ale czy Państwo też tak robią na własnych posesjach? Nie, bo właśnie jest taki piękny, tak? Więc my tych bioodpadów produkujemy i będziemy produkować coraz więcej. Bo już powiem Państwu jedną rzecz. Nie wolno malić odpadów bio. Można się z przykrymi konsekwencjami spotkać. Nie wolno ich wyrzucać do lasu, jak to czyni dużo osób. Bo przecież wracamy do dajemy na duże, co zabraliśmy, tak? Ale nie w ten sposób. I te rygory będą naprawdę narastać. Tylko to, że nagle dzisiaj mówimy, że mamy 10 tysięcy, przecież nie zrobiliśmy nic nowego. A nagle z roku na rok mamy ich coraz więcej z samego obowiązka. Poprawia się dyrektyw na zbiórkę. To tak, też. Poprawia się świadomość mieszkańców, że mogą wziąć pojemnik brązowy razy 10 sztuk. Bo po co latać z tym taczką do lasu? Po co na łąkę? Po co? Powiem więcej. Tak naprawdę to biodbalów nie wolno dawać na pole. Co tutaj może nie jest popularne, tak? Że to powiem. Ale nie wolno. No po prostu nie wolno. Ja wiem, że przymyka się na takie rzeczy oko. Na razie. Na dużo rzeczy się przymykało 10 lat temu, ale widzę, w jakim kierunku idziemy. Naprawdę z biodbalami będzie problem. Już jest problem w całej Polsce. Po to wszyscy wyzwaniają tutaj Wielkopolska, Warszawa, nie wiadomo co. Bo oni w pewnym momencie nie zareagowali kompletnie inwestycyjnie. Nie mają obiektów. Robią na wymiar na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, my nie budujemy obiektów za 40 tysięcy dzisiaj. To jest docelowa zgoda na taki obiekt. My nie mając zapewnienia, że takie odpady produkujemy, nikt nie podejmie takiej decyzji. Dlaczego 40 tysięcy? Tu kolega przekazywał, pokazywał Państwu filtry, łóżki, maszyny, które sortują, maszyny, które robią. Niestety na mniejsze częstotliwości, typu 5 tysięcy, typu 6 tysięcy, te maszyny się nigdy prawdopodobnie nie zwrócą. Jeżeli się nie zwrócą w postaci przeroku, bo to nie szuką jest jakieś maszynę, tylko szuką jest tylko dociążą. Przynajmniej 16 godzin dziennie. Jeżeli ona by pracowała po 2 godziny dziennie, to zobaczcie Państwo, jaki jest koszt tej maszyny w stosunku do tonażu. Dlatego jest wyliczone docelowo 40 tysięcy, żeby ten projekt miał ręce i nogi. To nie chodzi o to, oczywiście mogę wykorzystywać swoją pozycję dzisiaj jako zakładu i powiedzieć, to ja dzisiaj odpadę przyjmę po 1000 zł. Ale czy o to chodzi? Naprawdę, nie o to chodzi. Staramy się naprawdę trzymać reżim cenowy, szczególnie na biodwale. No jeśli chodzi o 350 zł, zmieszane kosztują 2 razy więcej. No nie chcemy wszystko kasować po 650 zł,
bo wiem, że to wróci do Was. Ja wiem, że możemy dzisiaj się mówić, że macie uciążliwości, bo macie, bo takie są fakty. Ci z Białego Orna nie wiedzą, to są śmieciaki w ilości 70 pojazdów, jak rozumiem, zgadza się. Nie ma możliwości, oczywiście, to co mówił pani Magdalena, może nie tak powiedziała, różnicowania opłat dla mieszkańców, rzeczy do mieszkańców, a ci drożdżów. Jedyną możliwością jest posiadanie własnego posterownika. To jest jedyna możliwość, ale to są takie środki, pieniądze, że naprawdę nie wiem, czy to krawata świeci, ale ja zauważam, że taki obiekt na Kurzewie to też są dobro dla gminy, ponieważ czujmy się, podatki płacimy, opłatę środowiskową w połowie praca do gminy, te pieniądze z takiego obiektu wracają do gminy. To nie jest tak, że my sobie po prostu żerujemy na gminie i nic gmina z tego nie ma. No, tak, są możliwości, ja też Państwu współczuję, bo też mieszkam po osobie, na szczęście już nieczynnego. Tylko tam nikt nie mówił o segregacji. Tam nikt nie mówił o tym, że pracujemy 17.17. Tam przez 24 godziny na dobę przyjeżdżały ciężarówki i wysypywały się nie wiadomo z czym. To samo Państwo, tak jak pewnie mieszkają w Świętościnie, też są skargi na to niesłownictwo, bo to też trzeba podkreślić, że to nie słownictwo w Świętościnie. To jest, że tak powiem, dziura po linia drzwiowni, to jest wprawienia. Cegielnia, tak. Cegielnia się właśnie, czyli on mówi, że warto, to jest gminy. To nie mówimy o składowisku, on ten pan, właściciel, ma zgodę na rekultywację ten. Rekultywacja odpadami jest możliwa. To się zgadza. Ja nie chcę posądzać, czy to są inne służby od tego, czy on to robi dobrze, czy źle. Nie mam żadnego pojęcia. Też wiem, że mieszkańcy tam mają ogromny problem. Tak, to znaczy ja widziałem kilka reportaży, no po prostu tam jako mieszkaniec to mi się naprawdę odechciewa, tak? My, ja zakładam, że my aż tak inwazyjnym obiektem nie jesteśmy. No, oczywiście występują pewne problemy, bo skłamałbym, jakbym powiedział, że nie, po prostu nas nie widać, tak? Widać nas oczywiście. Tak jest, ale staramy się naprawdę dbać o ziemię, dbać o jakieś pasy zieleni, żeby jak na niej oddziaływać na najbliższe otoczenie. Wy jesteście troszeczkę tutaj, no jesteście najbliżej, ale i tak jesteście mimo wszystko w położeniu takim, że te 500 metrów od zakładu jest. Ja naprawdę szanuję pana Jana, panią Dorotę, panią Grażynę. Oni mieszkają przy nas. Starałem się, żeby wychodząc z domu, jak najmniej to było uciążliwe. Oczywiście raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, bo wszystko zależy od schowiska. To nie o technologii. To nie mówimy o tutaj o bioodpadach. Już nawet nie mówimy o sortowaniu odpadów. Tu mówimy generalnie o schowisku. Schowisko jest i będzie. Do kiedy? Ciężko powiedzieć. Z drugiej strony, no ten obiekt postawiliśmy 30 lat temu. Pomijam, czy miasto się wywiązało z tych zobowiązań i jakie były rozmowy, bo nie było ciężko naprawdę teraz to oceniać. Uważam, że jeżeli się ktoś na to zgodził, to powinien do tego doprowadzić do końca. Gminy własnym i mieszkańcom my się nie zgadzamy na tą inwestycję, ponieważ pan dyrektor pięknie mówi, że mamy uciążliwość, że zmagamy się ze zdrowiem wszystkim, ale władze miasta nic z tym nie robią. Nic w zamian nie mamy. Smród nic nie mamy z tego. Każdy z dzieci ma dalej będzie. No tak, dlatego prosimy, żeby zawsze chcieliśmy coś robić w naszej wsi. Ale jest za mało mieszkańców. Czy budować chodnik, czy drogę, mało mieszkańców, mało domów. Ale wysypisko musi się rozbudować. Dlatego w
własnym i mieszkańców, nie chcemy tej inwestycji. Dziękuję. A pan Sadowski, ja to mogę porozmawiać z panem Sobkiem, z takim stanowisko czytam, on trafi w formie pisma i do pana Kunta, i do pana prezydenta, i do prezesa wodociągu. My mieszkańcy Przyjaciół Żelona na dzień dzisiejszy kategorycznie sprzeciwiamy się planowanej inwestycji budowy. Zostaliśmy już raz oszukani. Do dnia dzisiejszego nie zrealizowano postanowień porozumienia z końca lat 90. dotyczącego udogodnień dla naszej wsi w związku z budową składowiska odpadów. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniu inwestora co do realizacji inwestycji, oczekujemy nowego pakietu rekompensującego uciążliwości obecnego, jak i nowego obiektu i prosimy o kolejne spotkanie z przedstawicielami spółki oraz przedstawicielami miasta. Szanowni Państwo, ja w imieniu pani poseł Anny Wielickiej serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Pani minister niestety nie mogła być z Wami teraz w obowiązku w Warszawie, ale tak jak wsłuchuję się zawsze w ten głos społeczny, to ja też cieszę się, że mogłam wysłuchać tutaj Państwa zdanie i opinii na temat tej inwestycji. Szanowni Państwo, ja tutaj w pełnym zakresie zgadzam się z moim przedmówcą. Uważam, że jeżeli ta inwestycja jest konieczna i ta rozbudowa się odbędzie, powinniście Państwo być w 100% pewni, że macie zaspokojone swoje potrzeby, że jesteście przekonani, jaka będzie opinia środowiskowa i zaproponujecie swoje rozwiązania, co otrzymacie w zamian. Uważam też, że powinna być się takie konsultacje razem ze spółką, kiedy Państwo przedstawicie taki pakiet swoich rozwiązań i zaspokojenia swoich potrzeb na terenie Zagórzewa i Mokrego. Także Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę to, że te wypracowane przez Państwa pakiety rozwiązań powinny być spisane w taki sposób, żeby były też obwarowane taką klauzulą prawną, żebyśmy nie spotykali się znowu za ileś lat i dowiadywali o tym, że to nie zostało zrealizowane. Państwo daliście taki mandat zaufania na tą inwestycję, dlatego macie też prawo oczekiwać tego, że coś otrzymacie i to faktycznie będzie respektowane, a nie będzie to taka obietnica bez pokrycia. Dziękuję bardzo.